Pierwsze w Europie zawody łazików marsjańskich. O, właśnie wita się z Państwem, to można mu podziękować. Kto jeszcze parę lat temu mógłby przewidzieć, że będziemy dzisiaj inaugurować wystawę, która odwiedzała już takie miasta jak Nowy Jork, Chicago, a dzisiaj pod Zamczu. Dla młodego człowieka zwłaszcza odwiedzenie tego miejsca i uświadomienie sobie, że już pod koniec XV wieku Leonardo da Vinci projektował latające maszyny, które za 500 lat zadziałały, można powiedzieć, otwiera wyobraźnię. Wyobraźnia jest bardzo ważna. Jest teoria, która mówi, że bez wyobraźni nauka jest nic nie warta. Taka tendencja trochę europejska czy światowa tworzenia takich centrów edukacji poprzez dotyk, czy jakby korzystania z nowoczesnych technologii, ale jednak takiego interaktywnego zwiedzania, ona bardzo szybko postępuje. W Polsce tych centrów powstało kilka, ale na pewno w tej skali, w skali naszego województwa to jest pierwsze takie centrum. Sądzę, że to też fajny element takiej z jednej strony edukacji, ale z drugiej strony też i promocji turystyki, bo zakładamy, że tutaj te kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie będzie odwiedzać. My chcemy pokazywać, że warto wspierać dzieci w tych ich umiejętnościach i wzbogacać je, i to takie miejsce w województwie świętokrzyskim właśnie zostało otwarte. 300 wynalazków Leonarda da Vinci w formie multimedialnej, ale też i 20 eksponatów takich modeli stacjonarnych, żeby można było naocznie się przekonać, że to, co zostało narysowane, to nie tylko jakieś szkice. To faktycznie mogło działać. Oprócz tego potężna wystawa dotycząca nauk ścisłych i nasze laboratoria, do których serdecznie zapraszamy. Nasi edukatorzy będą prowadzili z dzieciakami zajęcia z biologii, fizyki, chemii. I najlepiej uczyć się poprzez tak naprawdę doświadczenia. Pokazaliśmy, że województwo świętokrzyskie to też nauka i to na najwyższym poziomie, bo teraz uczelnie z całego świata, uczelnie techniczne odwiedziły ziemię świętokrzyską i pokazują swoje umiejętności, jeżeli chodzi o łaziki. Pokazy łazików marsjańskich po raz pierwszy wyjechały ze Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy do Europy i po raz pierwszy do Świętokrzyskiego, po raz pierwszy do Podzamcza Chęcińskiego. Widać po zainteresowaniu mediów ogólnopolskich, że polscy młodzi naukowcy, czy studenci nawet, tak mogę powiedzieć, wnoszą bardzo dużo do europejskiej czy światowej nauki. I spore wyróżnienie, że akurat te łaziki marsjańskie pojawiły się tutaj. Thank you.